Je! Zobaczcie, jaka płać przy samym dnie. Witajcie kolejny raz na lodzie. Ostatni filmik to taki był małolutki rekonesans. Pierwszy raz na lodzie, dzisiaj jest drugi raz na lodzie w tym roku, w 2021. Grudzień 30. No dzisiaj już jest o wiele cieplej, wiatru nie ma, 0 stopni, idzie odwilż, także w tym roku ostatnia moja zasiadka na pewno na lodzie, bo ma padać deszcz, ma być ciepło na plusie i w nocy, jak i w dzień, dlatego naprawdę lód nie jest nie wiadomo jaki gruby, ale wystarczy, trzeba uważać, bo miejscami wczoraj się przekonałem, znaczy w ostatnim filmie się przekonałem, że w jednych miejscach miał 4 cm, w innych miejscach miał 10 cm i trzeba naprawdę uważać. Daleko nie wychodzę na środek, będę po brzegach sobie tutaj próbował coś wydziubać. Dzisiaj w inne miejsce jestem, ostatnio byłem w innym miejscu, postanowiłem, że spróbuję znaleźć inne miejsce. Może coś, rybki jakieś się tam inne pokażą, jakieś leszczyki. Chciałbym, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, naprawdę chciałem leszcza spod lodu wyciągnąć, poholować go i zobaczyć jak to jest, taką większą rybę ciągnąć z lodu. No nic, jak tu nic nie wyjdzie, poszukam jej, jak nic nie wyjdzie, to pójdę tam, gdzie ostatnio siedziałem, tam widzę, że tam jest pewniak, że tam się ryba trzyma. Spuszczałem kamerę podwodną, widać było od razu, jak tylko kamerę spuściłem, że te rybki, płotki tam się kręciły, trzymały. Nawet przeglądałem filmik, nawet zauważyłem, że sumik karłowaty też zanęciłem zanętą ochotkową, śmierdzącą i zwabiłem sumika karłowatego. Chyba tam dużo ich wpadło, bo takie zamieszanie było, muliste dno, że tam już później nic nie było widać na kamerce. Widać cały czas, że ten muł, ta ziemia, wtedy z dna było tak to wszystko poruszane, tam się kręciło tej ryby, ale drobnicy, płotki, jeszcze raz płoteczki, ale ja się pobawiłem i w ogóle troszkę zmarzłem, bo już było 4 stopnie na minusie, to już pod koniec już mi tak resztce skostniały, że no prawie 5 godzin byłem na lodzie, także to troszkę to potrwało. Dzisiaj jest 0 już stopni, deszczyk zaczynam żyć i zobaczę co będzie. Pierwsza dziura, najpierw sobie kamerkę wpuszczę i zobaczę co tam się dzieje. Oglądajcie mnie, piszcie komentarze, subskrybujcie. Do zobaczenia z rybą. Słuchajcie, na blaszki nic nie chcę brać. Znalazłem stado okoni przy brzegu, dosłownie przy samym brzegu. I powiem wam, że spróbuję na murmyszkę, bo kręcą się tam płoteczki, widziałem. No okoni jest masa, zaraz zobaczycie na filmiku z kamery podwodnej. Machałem, powiem wam, tą poziomką i nic, kompletnie nic. Poziomka, balansówka to ta blaszka. Teraz spróbujemy, zobaczycie, pewnie zaraz będzie szybkie branie. Coś czuję. Kręcą się okonki, kręcą. Dobra, może coś przypuści atak. Ale powiem wam, że naprawdę nie są zainteresowane. Może ta pogoda, odwilż powoduje to, że te ryby nie chcą żerować, nie są głodne na tyle, żeby atakować. Może zaraz się jakoś uda skusić. Jest w końcu konek. Pierwsza ryba. O, taki szkrab mały. Zostawię go na razie na brzegu. Zaraz go wypuszczę. Tu zaraz płytko jest, odstraszy mi ryby. Zielska jest, ale tam gdzie patyki, tam wyniki. Nie ma więcej. Wypuszczamy tego. Idziemy w drugą dziurę. Jest! Jest malutki okonek. Na razie na brzegu, nie ma minusowych temperatur. To nic mu nie będzie. W samym brzegu dużo krzaków, tak jak tu widzicie jest, i one jednak siedzą tutaj. Jest następny. Jest, jest płoteczka. I ta srebrna murmyszka disco, co ostatnio na filmie łowiłem, dalej widzę, robi robotę. Jest fajna płoteczka. No, zobacz. Są rybki na głębokiej wodzie, nie ma, a przy brzegu i płotki, i okonki. 4 rybki z jednej dziury na razie. Zobaczymy. O, jest. O, bardzo fajne. Ładne płoteczki. Ostatnim razem takich nie miałem. Powiem wam szczerze. Jest od razu branie. No, najwyraźniej płoteczki podeszły. Delikatne dziubnięcia są. O, okonek. Okonek teraz to agresywnie zaatakował. Takie malutkie drobnice. Nie martwcie się, że ryby na lodzie leżą, naprawdę im nic nie będzie. Jest plusowa temperatura. Zaraz je wypuszczę. Nie chcę ich rzucać, bo naprawdę płytko jest. Tu mogą mi ryby odciągnąć. Jest. O, bardzo fajny, naprawdę. Podoba już mi się to. Już mi się to podoba. Bez nęcenia, bez niczego. Kwestia znalezienia odpowiedniej dziury, że tak powiem. Aj. Jest. I okonek. Spróbujemy murmyszką bez żadnej ochotki. No jednak bez ochotki to nie jest to. Trzeba założyć. Wypuszczę rybki do innej dziury, bo tam póki biorą, jak widzicie, wszystkie popłynęły, nic mi nie jest. Na wiaderku można sobie usiąść, na spokojnie teraz. O. Jest rybka, ogonek. Fajnie, że tu się kręcą cały czas, tak jak kamera podwodna pokazuje, cały czas są tutaj. Dobra, tu coś już się słabo zrobiło. Przeniosę się do innej dziury. Na głębszą wodę pójdę. Oj, jest coś z głębszej wody. Oż, toć to rekin. Jaki malutki. No takiego to ja jeszcze nie widziałem. Nie no, widziałem, no śmieję się, ale naprawdę złowić coś takiego. Ładnego, coś fajnego. Ojoj, o jaka płoć. Zobaczcie, jaka piękna, mega. O, może będzie więcej. Teraz sprawdzimy. Jak się gęba cieszy. Ale nie dziwcie się. Uwielbiam wędkować i przeróżnymi rodzajami. Znaczy spinik nie bardzo, ale spławik, karpie. No i pod lodem też, no jak widzicie, zima. Trzeba wędkować. Jedna płotka i więcej nic, no dziwne. Myślałem, że będzie coś tu więcej. Jest płoteczka. Ładniutka znowu. Zmiana murmyszki. I o, proszę. Na boczek na razie. Troszkę zanęciłem zanętą ochocową. Może się uda zwabić więcej ryb, większe. Aczkolwiek to może być błąd. Z tego co ostatnio na filmiku widziałem, to jak zanęciłem ochotkowo zanętą, to podeszły sumiki karłowate. Zobaczcie, jakie to jest plaga, dziadostwo. Zima. On się ma dobrze i cały czas żeruje. No. Drobnica. Jak większa jest, to naprawdę od razu jest uderzenie i wali. Czy to okoń. A jak płoteczka malutka, drobniutka, to będzie pukać, cykać, pukać, aż ściągnie całą ochotkę z murmyszki i później brania ustają. No jak zima, to rybki za mięskiem, no naprawdę szukają mięska, to nie lato. Zmieniłem murmyszkę na mniejszą, bo tam strasznie się bawiły i nie można było zaciąć. Drobna płoteczka tam się kręci. Ale szmarna ta ochotka. Przymroziłem ją trochę, drobna. I chyba to dlatego, ale drobniutka bardzo. Spróbujemy. Teraz założyłem taką disco miedziankę z długim haczyczkiem i zobaczymy, czy będą efekty. Podejrzewam, że będą, bo jest dosyć malutka. Jest dosyć malutka, ciężka w miarę. I już jest branie, słuchajcie, przy samym dnie. Co tu mamy? Fajną płoteczkę. O, super. Zobaczcie. Fajniutka. Zapięta na boczek ją na razie. Mam nadzieję, że się trafi jakaś jeszcze większa. Jak wspominałem w ostatnim filmie, trzeba dobierać te murmyszki, nie siedzieć przy jednej. Jak ktoś już sobie taką jedną na jakąś tam wodę ogarnie. O, jest płoteczka. Trzeba testować. O, to malutka. Trzeba testować i jeszcze raz testować. Aż znajdzie się na to odpowiednią wodę, odpowiednia murmyszka. Chociaż to też zależy od pogody. Nie jestem jakimś tam fachowcem naprawdę. Zwykłym wędkarzem, bez żadnych tam do czynień z zawodami, nie jeżdżę, jeżeli chodzi o lód, tak, bo no tutaj to nie jest moja jakaś, znaczy, lubię wędkować, ale ja nie mam takiej już wprawy i rozeznania co do wędkowania podlodowego. Jestem zielony w to, chociaż pójdę sobie troszkę czasami, jak widzicie, coś tam połowię, pobawię się. Jest w końcu. O, tutaj uderzona chyba przez szczupaka. Widać, coś ją szarpnęło. Jest. O, tu ładniutka już jest, słuchajcie. Fajna płoteczka, chodź. Ło. Je. Zobaczcie, jaka płać. Przy samym dnie. Przy samym dnie, słuchajcie, już od razu widać, się tam zebrały, statko podpłynęło. żółteńka. Kończę na dzisiaj. Troszeczkę połowiłem sobie płotek i to fajnych płotek. Oczywiście powiem wam, wziąłem sobie te ładniejsze, fajniejsze kilka sztuk na kolację zjeść. Lubię rybkę, dlatego parę poteczek sobie wziąłem. Jak mam ochotę zjeść, to sobie zjem. Na szarpaka nic, na te poziomki, balansówki, blaszki nic, kompletnie nic, zero. Ani jednego okona nie miałem brania, w ogóle okoń nie chciał współpracować. Wpuszczałem kamerki, były okonie, troszkę parę tam sztuk mniejszych na mormyszkę wzięło, ale to było bardzo słabe. Dużo przy brzegu płotek, dużo okoni, tak jak tam widzicie z tyłu. No i tutaj troszeczkę zanęciłem. Najwidoczniej no jest odwilż dzisiaj, spadek ciśnienia. Wydaje mi się, że ta ryba troszkę tak wariuje przez te zmiany pogody i tyle. Tego, co nie widzieliście, co nie mówiłem, nie róbcie tak, ostrzegam, nie róbcie tak. Zostawiłem bałałajkę, murmyszkę w wodzie. Bałałajkę położyłem na taflę lodu. Poszedłem dalej wiercić dziurę. Wywierciłem chyba z 3 dziury, wróciłem, patrzę. Bałałajki nie ma, słuchajcie, kamery wpuściłem do wody, myślałem, że gdzieś tam będzie leżała, ale to bałajka jest steropianowa, także gdzieś pływa, jak spławi gdzieś pod lodem, jakaś rybka sobie z nią wpływa. No szkoda rybki, bo się męczy, mi się wydaje, że się wypnie tam żyłeczka dosyć cienka, dlatego myślę, że chyba, że no nie wiem, no bo wypnie się na pewno. Na wiosnę będę szukał bałajki jak coś. No dobra, oglądajcie, subskrybujcie kanał. W ostatni wypad na ryby w tym roku. Jutro jest Sylwester. No i odwilżcie lodu. No nie jest duży lód. Nie zagłębiam się gdzieś tam dalej w te jezioro, w środek jeziora. Bo różni się lód. W jednych miejscach 10 cm, w innych 4-5, dlatego trzeba uważać, nie będę chodził. Przy brzegu jeszcze w miarę to można sobie bezpiecznie chodzić na spokojnie. To trzymajcie się, do zobaczyska i wszystkiego dobrego w nowym roku wam życzę. Trzymajcie się, hejka, pa!